Stalin próbował zniszczyć Ukrainę już 90 lat temu, zabił 5 milionów ludzi. Tym razem, panie Putin, panu się to nie uda, bo Ukraina walczy i ma solidarność całego cywilizowanego świata. W tej sali kiedyś będą ukraińscy członkowie parlamentu, a pan, panie Putin, będzie tam, gdzie pan przynależy, na śmietnik historii.